powitania, ale jest też pożegnanie. Miło było tutaj, zobaczcie, że można do polskiej ligi, do Serie A, nie do A-klasy, tylko do Serie A. Kacper, fajnie, że mogliśmy tutaj pomóc Ci tym. Życzymy Ci wszystkiego, co najlepsze, żebyś tam wrócił z pozycji Serie A, przynajmniej tę stówkę zrobić tam i wrócić do nas. Zaprosisz może kogoś z nas. Albo nie wracaj. Ale na wakacje na pewno. Na pewno dla Ciebie i dla rodziny, bo wiem, że z całą rodziną tam wyjeżdżacie, także pamiątkowa koszulka. Nie zapominaj o nas i myślę, że tutaj Twoje serce bije, pamiętaj, że masz Cię pracę zawsze. Także dziękujemy za wszystko. Jeszcze jeden prezent, Kacper, ten dla Ciebie, jakby tam na przykład nie było pani, także wszystkiego dobrego, zrób to, co robię. Pokaż prezent. Także są Twoje, pisane. Teraz Komrad nie będzie o czymś widzieć. Dobra, to było dobre. Słuchajcie, wiemy, że we Włoszech kryzys, także zabezpieczamy Cię, jak się zabraknie, wyślemy spokojnie. I tyle, panowie. Ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć? Flavio? A, to jest prawa. Flavio, na pożegnanie? Nie, pierwszy jakaś. Kacper, dobra. Panowie, najprawdopodobniej jutro wyjeżdżam, jutro wylatuję. I z tego miejsca chciałbym Wam za wszystko podziękować, za ten wspólnie spędzony czas. Jak przychodziłem tutaj do szatni, miałem 15 lat i przyjęliście mnie jak swojego, mimo tego, że niektórzy są dużo starsi ode mnie. Zwłaszcza Ty, Dusza, starego dziękuję Wam za wszystko, będę trzymał kciuki, na pewno będę tutaj wracał, będę Was odwiedzał, bo tutaj jest mój dom, tutaj się wychowałem. Co, życzę powodzenia i do zobaczenia. Pierwsze pytanie, jak Pan się czuje po ostatnim treningu? Czuję się bardzo dobrze, jestem szczęśliwy, że miałem przyjemność tutaj trenowanie z chłopakami ostatni raz. Trudno mi się rozstaje tutaj ze wszystkimi, ale taka kolej rzeczy, idę w świat i cieszę się, że miałem przyjemność trenowania ze wszystkimi tutaj. Okej. Drugie pytanie, jak myślisz, kto weźmie numer 10 po Tobie? Oj, tego to nie wiem, zobaczymy. Myślę, że to będzie Jakub Kałuziński. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na te pytania. Niestety to nie będę ja. Co Pan oczekuje i jakie cele są na wyjazd do Włoch? Przede wszystkim cele są takie, żeby się tam rozwijać, żeby stawać się tam lepszym piłkarzem. Dziękujemy bardzo i życzymy powodzenia Kacprowi w jego dalszej karierze.